piętro, pokój 214. Tak, prezentuje się łazienka. Takie akcenciki. Tutaj mamy prysznic. Z tego co? Okej, jeszcze tutaj. Zobaczcie, jak dziwnie. Tutaj mamy wszystko otwarte. No, troszkę średnio to wygląda, nie? No, jak ktoś robi dwójkę, no to no, średnio, żeby ta osoba, która jest powiedzmy na łóżku, czy gdzieś tutaj sobie chodziła, żeby to oglądała. Ale widzę, że jest to tak rozwiązane, że albo zamykamy prysznic, albo zobaczcie. Albo możemy zamknąć tak. I nic nie widać. No dobra. A pokój prezentuje się tak. Minibarek. Duże TV. Kaweczka, herbatka. Zaraz wam pokażę na zewnątrz. No i duże łóżko. O, tak to wygląda. Tu mamy takie blokady. O. Tu mamy takie właśnie blokady. Widzicie? Ale wystarczy. O. I wychodzimy. I taki mamy widok. Myślę, że fajny widok. Tutaj na rzekę. I chciałem powiedzieć na centrum, no ale tu nam troszkę przysłania. Ale mimo wszystko bardzo fajnie. Tu mamy fajny bajer, no bo słuchajcie, nigdzie nie ma kontaktów. Ale tu mamy niespodziankę. Proszę bardzo, 230 plus USB, USB-A. I śniadanie. Dzisiaj zaczynamy od herbatek. Duży wybór herbat, wybór różnych mlek roślinnych, bez laktozy, oczywiście kawy, sery i wędliny, głównie salami, gdyż to, jak wiadomo, Węgry. Co bardzo ciekawe i co wiadomo, na wszystkich etykietkach przedstawiających potrawy, wszystkie te etykietki, zwróćcie uwagę, są w korkach, takich jak mamy korki do win, z racji tego, że jesteśmy w Tokaju. Owoce. Dzisiaj na śniadanie pankejki. Niestety na zimno. Wczoraj zamiast pankejków mieliśmy na śniadanie takie, jak to my pamiętamy z czasów PRL-u, kanapki maczane w jajku. Tutaj na Węgrzech jest to popularne na śniadaniach w hotelu. Duży rodzaj różnych sosów. Soki i wody, woda zwykła i woda gazowana w takich szklanych butelkach. Tutaj mamy różnego rodzaju drzemy. Słuchajcie, powiem wam pewien szczegół dotyczący śniadania. Zrobiłem dwie herbaty, no i zawsze jak jest miód, to no to słodzimy miodem. Popatrzcie, jakie te miodziki są takie no poniszczone.
goście zamiast codziennie, żeby były świeże te słoiczki, to oni chyba czyszczą te słoiczki, podobno, kto wykończy te słoiczki i nalewają tutaj z powrotem, zamiast dać nowe, oryginalne słoiczki miodu. Więc codziennie jest te słoiki są tak wylepione, no nie przystoi to, kurde no. Oczywiście mamy sobotę, więc musi być popis na całego, wszystko rozświetlone na maksa. Słuchajcie, no i mamy klops. Jest delikatna konsternacja, robi się zimno, a my jesteśmy, no ja dzisiaj akurat jestem takim jakby, no w takiej bluzie, ale tak to byliśmy w krótkich rękawkach, bo tu jest przeraźliwie gorąco w sali restauracyjnej na śniadaniu. Natomiast mamy klops, bo od 15 minut nie ma prądu. No bo ja pokaż na lewo. Tam, o. Świeci się tylko światełko awaryjne. I teraz tak, do pokoju nie wejdziemy, no bo wszystko jest na prąd. Wszystkie czytniki, wszystko jest na prąd. Na recepcji, wszystko, komputery, wszystko im siadło. Kawy, herbaty, no nic nie zrobicie. No taka delikatna konsternacja, ludzie też widzę tak. No ale słuchajcie, no to się zdarzyć może wszędzie. Robi się zimno. Robi się troszkę chłodno, od razu się robi. Powiało grozą. Tak. No fajnie, no coś się dzieje. Wyszliśmy właśnie ze śniadania. No jak widzicie, wszystko jest wygaszone. Te lampeczki, które widzicie, to są takie emergency. Zaczyna się dosyć mocno zimno robić. Dlatego, że no, hotel przeszedł w tryb awaryjny, czyli musiały się wszystkie drzwi wejściowe tutaj no, poodmykać jako wyjście ewakuacyjne. To, że wy tak widzicie jasno, to dlatego, że no, iPhone tak rozjaśnia. Natomiast w rzeczywistości jest po prostu ciemniej. No, jesteśmy w pokoiku zabaw. No bo tu jest jeszcze w miarę ciepło. No i co? No i zobaczymy, ile to zajdzie. No nawet nie idziemy na górę do pokoju, no bo no nie dostaniemy się. A już część osób, która wyszła, myślę, że poszli na górę. No i co? I koczują pod swoimi pokojami. Windy też nie działają. Nic, no czekamy. Jeszcze jak to chwilę potrwa, to pewnie, oni na pewno mają jakieś te klucze awaryjne do pokoju, żeby się dostać, tak powiem, wersją siłową. No natomiast... No jest jak jest. No, robi się bardzo ciekawie. Wszystkie panie pokojowe na piętrach stoją. Nie mogą kompletnie nic zrobić. A tu trzeba pokoje przygotowywać dla następnych gości. Nie wiem w sumie, czy się ktoś zaciął w windzie, bo nikt nie stuka. No słuchajcie, zwracam honor, zobaczcie, do pokoju się dostaniemy, także wielki plus, naprawdę wielki plus, czyli można wejść, wyjść, no to wyjść to wiadomo, no ale windy nie działają, pogoda nam się pogorszyła. Natomiast ja jeszcze chyba wrócę szybko do pokoju, bo Małgonia i Oliwcia zostały tam na tym w pokoju zabaw. A my sobie uchyliliśmy troszkę okienko, a teraz no klima, oświetlenie w pokoju, nic nie działa. Także przynajmniej sobie zamkniemy, żeby nie zrobiło się przeraźliwie zimno. I jesteśmy w strefie wellness. Zobaczcie. Tu jest bardzo fajne rozwiązanie z tym. No, taka gąbeczka fajna. Dobra, pokażę wam jeszcze dwie sauny. Tu jest jedna sauna sucha. Tu jest druga sauna sucha. No, brakuje mi niestety sauny mokrej. Skoro są dwie sauny suche, można było to rozwiązać inaczej, ale jest jak jest. Pogody mamy, jaką mamy. A że mamy styczeń 2024, no to zimnica jest. Natomiast mamy jeszcze basen na zewnątrz, no ale oczywiście jest wszystko zamknięte.
Dobra, jestem jeszcze w saunie, słuchaj. Tu mamy też wiadereczko. O, i pan tutaj co jakiś czas dolewa troszkę mięty. Natomiast no jest kilka minut po godzinie 8, niedziela. Więc jeszcze sauna nie jest tak rozgrzana. No, dobija do 50 stopni. Więc widać, że niedawno włączył. No, ale czyściutko, świeżutko, pachnąco. Tak to wygląda. Normalnie jest tu w granicach 90 stopni. No i tu mamy ten basen, czy ja bym to nazwał bardziej taki rekreacyjny, to jest literka E. Tam się to ciągnie. O, i z drugiej strony mamy zakończenie. Także natomiast mega, ale to mega jest ciepła woda. Tu mamy też bąbelki. W ogóle w tym hotelu naprawdę mają zdecydowaną nadwyżkę prądu, bo w całym hotelu jest bardzo ciepło. Woda jest równie ciepła. Pokażę wam jeszcze jeden bajer. Tu mamy takie fajne zasłonki. Każdy się może odseparować, ale patrzcie. Przy każdym takim leżaczku mamy możliwość naładowania sobie telefonu, tabletu, wszystkiego, co ma wejście USB-A. Oczywiście z tego, co tu widzę, to nie jest to jakieś hiper, super szybkie, bo jest to tylko 1 amper. No ale pamiętajcie, zawsze coś niż nic. Tak to wygląda. A, no i co? Mamy czynne codziennie od 8 rano do godziny 20. Z tym, że już tak za 15, 8 wieczorem już pan bądź pani już delikatnie dają znać, że pasowałoby już iść. No to zaczynamy. Szybkie podsumowanie. Nie będę wam tutaj nawijał kilkanaście minut. 4 pewne dni w hotelu Mercure w Tokaju na Węgrzech. Ogólnie rzecz biorąc, bardzo fajny pobyt. Nie ma jakichś rażących uwag. No, zacznijmy od śniadania. No, słuchajcie, bez szału. Niby ten wybór jest, ale codziennie jest to samo. Żeby chociaż jakieś sałatki były zmieniane. Nie, codziennie tak jakbyście po prostu, tak jakbyście się cofali w czasie. Ten dzień trwał non-stop. Ale możemy sobie wybrać, więc okej. Na minus naprawdę jest zbyt ciepło w całym hotelu, chociaż już w tych ostatnich 2 dniach, jak tu jesteśmy, to już jest coraz chłodniej, więc już jest lepiej. Natomiast no i mamy zimę, co prawda nie jest to jakoś, nie wiem, mroźno, bo przez nasz cały pobyt tak było od 7 do 11, 12 stopni na zewnątrz. Natomiast no, tu w środku było po 26 stopni, więc to jest zdecydowanie za dużo. Tam na wprost to, wiadomo, pokój zabaw. Teraz tam Małgonia i Oliwcia się bawią jeszcze. Wylogowanie mamy do 12, także bardzo przyjemnie. Możemy sobie zrobić oczywiście tak zwany late check-out. Chyba jest do 18. I też early check-in, bodajże od 10 rano. I to polecam każdemu, bo to jest jakiś koszt chyba 10 euro, więc nie wiem kto skąd będzie jechał, natomiast no, jeżeli mamy tutaj do wyboru logować się od 14 czy od 15, to lepiej sobie jechać na przykład w nocy, tak jak my tu jechaliśmy, być na rano. Przyjechaliśmy chyba 6:40 rano, od razu wpadamy na śniadanko, oczywiście za to śniadanko wtedy musimy zapłacić, no bo nie mamy go jeszcze, że tak powiem, wykupionego i wtedy praktycznie macie cały dzień. Więc no okej, no trzeba za to śniadanie zapłacić za 2 osoby, to jest chyba po 15 euro od osoby. No ale słuchajcie, no jesteście najedzeni, już macie pokój, kończycie śniadanie, od razu się logujecie i już ruszacie na miasto, czy coś sobie zwiedzacie. Co do strefy wellness, od 8 rano do 8 wieczorem, no wada, że nie ma sauny mokrej, są tylko te 2 sauny suche. Natomiast woda w tym basenie, ja bym to nazwał baseno jacuzzi, no bo tam popływać raczej ciężko,
ale tak zrelaksować się. Jest mega też ciepła ta woda. W ogóle tam w tym pomieszczeniu też jest chyba 26 albo 27 stopni. Pokój bardzo komfortowy, super łóżko, super materac, no i to co najważniejsze, pachnąca pościel i ręczniki. To jest naprawdę no majstersztyk. To jest naprawdę majstersztyk. Nie pamiętam w ciągu ostatnich kilkudziesięciu hoteli, w których byliśmy, żeby tak pięknie pachniała pościel, poduszki i wszystkie ręczniki. Zarówno w strefie wellness, jak i w pokoju. Także super. Prysznic mógł być zdecydowanie lepszy, bo to ciśnienie jest słabe. Fajne jest to, że i deszczownica, i ten taki wąż tutaj, gdzie mamy. Postaram się tutaj dać jakąś przebitkę. To jest ewenement, bo zarówno można ustawić i deszczownicę, i ten wąż, że po prostu macie to samo ciśnienie. To jest ewenement. Nieważne, czy lejecie tylko deszczownicę, albo tylko wodę z węża, albo ustawicie i to, że będzie się lało, to cały czas macie to samo ciśnienie. No niestety, to ciśnienie jest średnie. Wolałbym, żeby na przykład, nie wiem, z deszczownicy bądź z tego węża było dwukrotnie lepsze ciśnienie. No ale jest co jest. No i umywalka. Umywalka to jest porażka. Wszystko jest ociapane. To jest niewypał. Z umywalką jest niewypał. A, no i oczywiście jeszcze klimatyzacja w pokoju przez ten cały nasz pobyt. Nie korzystaliśmy w ogóle, bo nie da rady schłodzić. W zimie oni mają ustawione tylko nagrzanie. I cały hotel tak ma i wiem, że wiele osób narzekało na to. No więc jedynie ratuje Was to, żebyście po prostu spali przy otwartym oknie, czy byli po prostu w pokoju przy otwartym oknie, bo jest za gorąco. Internet. Internet tutaj na recepcji, skąd teraz do Was tutaj filmuję. Wyśmienity internet, 200 mega. Natomiast w pokoju, albo my trafiliśmy na taki pokój, mieliśmy na drugim piętrze pokój 214. Raz ten internet był, raz go nie było. Słabo. W pokoju naprawdę słabo. No i to chyba tyle. Jest to bardzo fajne miejsce wypadowe, ten hotel. Wszędzie mamy bliziutko, w innym filmie, więc albo już widzieliście, albo po tym filmie będą właśnie różne opcje, które my zwiedziliśmy tutaj w Tokaju. No słuchajcie, no, w tym okresie zimowym, czyli styczeń, no szału nie ma, no wiele, naprawdę wiele rzeczy jest pozamykanych, także troszkę wymarłe jest to miasteczko. Dziwne, bo i też na weekendzie tutaj byliśmy. To już w ogóle jest, kurczę, dramat. To jakby jakaś bomba neutronowa grzmotnęła w centrum Tokaju. Nikogo nie ma. Czy to piątek w nocy, sobota noc, no teraz niedziela jest, to już w ogóle, jak to mówią, psy dupą szczekają. Ale ogólnie miejsce takie wypadowe, rewelacyjne. Myślę, że w lecie jak najbardziej. Co do parkingu, mamy parking płatny tutaj do hotelu, 6 euro za dobę, ale możecie to obejść. Obok hotelu jest takie, no, trzy miejsca, które możecie sobie postawić przed znakiem zakaz parkowania i to jest bezpłatne. My z tego skorzystaliśmy, bo akurat trafiliśmy, że miejsce było i kiedy jechaliśmy gdzieś na jakiś wypad, to i tak jak przyjechaliśmy, któreś z tych miejsc było wolne. Także no, przez te kilka dni, no to co? Ponad stówka w kieszeni.